No dobra, zapiszmy się na Zombie Massacre. O już, dobra, jakaś fajna mapa. Ej, dajcie może pierwszą od góry, co nie, polecimy. Po kolei, będziemy wypróbować po kolei wszystkie mapy. Miałem ostatnio grać z tym, miałem grać ostatnio z Maxem, tutaj. Ale nie pykło. Tak, jestem. Jakby tak, jakby cię przypadkiem wywaliło. Jesteś, Adzisławie? No. Jakby cię przez przypadek wywaliło, to nie przerywaj nagrywania, tylko dołącz bezpośrednio do mnie, bo czasami jest tak, że wywala mnie, czasami wywala ciebie. I wtedy... O, Marcin jest, kurwa, to można z Marcinem zagrać. A to za chwilę, dobra, to ja mu napiszę, że za Jakim chwilę. Marcinem? Marcinem nie 007, tylko Marcinem naszym. Dobra. To niech dobije. Nie no, teraz nie ma sensu, teraz kończymy sobie rundkę w Massacre i z nim zagramy w coś. Coś porobimy. W GMod Tower. Dobra, w Zombie Massacre ogólnie jeszcze ani razu nie grałem, więc to jest pierwsza gra, więc może być ciekawie. Ty ile kosztuje taki większy telewizor, żeby kupić sobie? W chuj, żeby ci tak dokładnie nie skłamać. No dobra, dużo. Zaczynamy. Ty, wiesz, dla mnie dużo pieniędzy to może być 10 tysięcy. To jest taki Alien Shooter. Grałeś kiedyś w Alien Shootera? Grałem. No to teraz Alien Shooter. Ale który Alien Shooter? Jesteś już na serwerze? Nie jeszcze, zaraz zobaczę. Chyba dołączy, bo widzę, że dołączy. No mam sendinga, czekaj, właśnie. Raczej dołączę. O kurwa, tu są jeszcze klasy postaci? No to super. Ja gram snajperem. Jakiś doktor, ale ja się Boże, musiałbym to czytać, a ja tu za dużo czasu nie mam, żeby czytać, ja sobie potem przeczytam. Dobra, będziemy tym pierwszym. A, Alien Shooter, ten taki, a wiem. Ale Alien Shooter o wiele gorzej wyglądał, nie? Jeb, skorobinku! Grałem w Alien Shootera. Uff! Zabiłem jednego! Dobry jestem. Ciekawe za co tu się hajs dostaje, co nie? O nie, dzikie psy! Ja cię słabo słyszę. Dlaczego mnie słabo słyszysz? No bo tu tak strzelają wszyscy. No to musisz coś ściszyć po prostu. Ja zaraz coś ciszę. Ej, to jakieś wiertełko jest na środku, ale nie przeszkadza nam to. Dobra, wbijamy tutaj bardziej. O! Ale wiesz, że tam możesz wejść, jak się schowasz. Ja to w Half-Life. A co ja mogę robić jako ten mercenary? Coś mam, jakieś supermoce? Nie wiem. Kurczę, nie tą postacią, którą ty jesteś. Ej, jak to można cokolwiek robić? Bo ja pierwszy raz gram w tego game moda. O nie, snajper. Prawy moc. Jeeeeep! Ale go zmocowałem! Jak prawy moc? Ja nic nie mam. Jest, masz takie coś, jak moc. Proszę, to było proste, bo to dzień pierwszy. O, co się stało? Dostałem... Ale dobry jesteś, masz... Dobry byłeś. Ty, ja tak, że nic nie robiłem. Ale dużo punktów miałeś. Dobra, jeszcze raz weźmiemy sobie pierwszego. Jeszcze raz sobie weźmiemy pierwszego, żeby go dobrze przećwiczyć, co nie? Widzimy, że tu jest dużo typów, ale weźmiemy sobie pierwszego, żeby go wytrenować dobrze i żeby być zajebistym. Pamiętam, że pierwszy ma moc, co nie? Ja tylko z pistoletu na razie korzystam i nie wiem, czy tu są w sumie lepsze broni. Jeb, skorobinku, jeb. Coś zabrali mi minigana. No ale jeb. No nie, znowu! Jak mogli mi to zrobić? Ja też chcę, jak czasami. O, what the fuck? Jak chcę młot? Jest, mam młot? Dostałem ten, ja mam. Nie mam młot. Dostałem granatnik. Prawy moc! Kurwa, używaj mocy, już nie mam mocy. O, dostałem magnuma. Kurwa, ale co to jest? Jakieś bomby tu leżą. Dobra, ale jakoś pyka. Nie otacz ognia. A ja nic nie mogę dostać. Ja też coś, żeby mi wypadło. Chociaż raz. Dajcie mi cokolwiek. Czemu ty zbierasz takie fanta, ja nic nie zbieram? Daj mi coś. Jak nie to mogę, to chodź tu mnie coveruj! Kurwa, to ma ograniczoną amunicję przecież. A ja tak strzelam jak głupi. Ja chcę ten karabinek! Granatnik! Jeb! Ja! Zombie! Jeb! Z granatniczka! Uff! To jest życie! I co, zombie? Teraz takie cwany, teraz takie ceny? Jeb, jakaś supermoc może! O kurwa, co ja teraz mam? Jakieś strzelanie z gówna. Dobre to było. Strzelanie z gówna. Naprawdę, co to było? You are dead? Jakim cudem jestem martwy? Co mnie zabiło? Jestem głupi, nie wiem. Dobra, ale żyję i przyszedłem tu, żeby się zemścić! Jakieś dodatkowe życia mam, czy coś? Bo ja nie wiem nawet. Ja mam ulgi. Ja nie wiem, co tu daje. U mnie pokazuje się, jakbym zdjęcia robił jakieś. Kurwa! Jem! Tutaj jakoś może zaskoczenia coś pierdolniemy kogoś. Weźmy ten karabinek. Ej, Gravity Gana mam. Co masz? Gravity Gana mogę podnieść. O nie, dzikie psy! Ale na szczęście przetrwaliśmy. Tym ale razem byłem... prawie 400. Ej, dlaczego ty do... Ej, to wychodzi na to, że za to się... A czemu ty tak dobrze ci idzie? No bo jestem dobry. Nie, jesteś już szóstym, a dziś słaby. To się nie, to jestem dobry w takiej gry, ja zawsze w strzelanki byłem dobry. Weźmiemy sobie tym razem Survivora. I zobaczymy, jakie... Survivor ma jakieś pułapki, jakieś remingowe szeldy. Ten ma turety. A ten coś tam jeszcze... A tam ma apteczki chyba miał. No dobra. Zaczynamy. Jakoś pykła ta druga runda, ale może teraz będzie coraz trudniej. No to trzecia już jest, hej. No, no było, że druga pykła, teraz będzie trudniej. W sensie, że druga pykła, że drugą ukończyliśmy, co nie? Wypadają gówna, ludzie zbierają gówna, a ja też jakieś gówno chcę dostać. O, jest coś fajnego i zapierdolili mi. A nie, to ktoś postawił, myślałem. Tu ktoś drugie postawił, to są jakieś gówna mocy. Nikt nie wie, co to jest. Dobrze, ja że pistolecik nie ma, że ma nieograniczoną amunicję, bo to jest realna gra. Oczywiście. Zombie! W prawdziwym świecie też nikt nie ma ograniczenia. Znaczy, no tak, nikt zawsze tak jest. Granatniki, 2 nawek. Jeb! Niespodzianka! Jeb! To jest życie. Jeb! Niespodzianka! Jeb! Z granatniczką. Ej, katana ma 1 na 1. Jak tylko dotkniesz. Jolo. Ale zapierdol! Na szczęście dla Bladiego nie ma nic trudnego. Użyję mojej mocy, zapomniałem, że mam moc! Tarcza! A teraz drugiej mocy! Jeb, zaskoczenia! Ale jest dobrze sobie. Katanę ci polecam, bo ma 1 na 1. Ja mam teraz tarczę, jestem nieśmiertelny. Tak tym się tarcza charakteryzuje. Katana jest jak AWP. A tarcza to jest nieśmiertelność. Nie strzela, i karabinek! No. Nie, to jest granatnik. Jeb, zaskoczenia! Trochę chyba siebie ranię przy okazji tym granatnikiem, takie gówno. Jeeeeee! Laserowy karabin. Jeeeee! Znaczy pistolet. Kurwa. Wow, dobra, pistolecik mamy. Teraz podejdźmy gdzieś. A gdzie to są twoje moje punkty? Znaczy, nie wiem, na górze. Górny prawy. Boże, kto to strzela? Tu, no ile tu broni, ile tu głowień leży. A ja chcę jeszcze coś zabrać. Co to jest? Jakaś super broń. Ej, zostaw to, to moje. Ale gówno. Co za gówniana broń! Narkotyki. Może po tej grze robimy melanż. W moim mieszkaniu byłam piwnicy z telewizorem. Kurwa, czemu ja zawsze jestem tak z tyłu? Co ty robisz, Adzisławie, cheaterze? No strzelam, jestem dobry, no. Ale beznadziejne klasy. Weź zmień, ja sobie wezmę żurnalista dla odmiany. Spoko, czekaj. Zobaczymy żurnalista. Czy jest taki fajny. Mam radio, telewizyjną wieżę, czyli będę nadawać filmy. A, mam czat otwarty. Jeb, w skarbinku. Może postawić tą wieżę. Postawiłem, no i co? A ona coś mi dodaje, jakieś punkty respektu. Ta wieża chyba, co nie? Nie wiem. A to nie ty postawiłeś. Ja postawiłem tutaj tą wieżę. Nie mogłeś, bo ja tego nie wstawiałem. No bo widocznie byłeś głupi. I mam aparat jeszcze fotograficzny, co robi aparat? To też ja mam, miałem. A, robi wszystkim zdjęcia! Super moce ma ten twój postać. No nie? Mówię ci, zdjęcia to super moc, nie? Teraz, że mogę zdjęcia robić, to jeszcze ten, wierzę. A twoja postać co miała tam? Tamta? Miała laser śmierci oraz maszynkę do zabijania. No nieźle. O, katany mam, dobra. Można grać. Jakiś help tu coś woła. Komuś może pomóc. A, ktoś może podnosić ludzi, nie wiedziałeś, wiedziałem o tym nawet. Tam drugi gościu help krzyczy. I ktoś go wyleczył. Czyli da się. Kogoś podniosłem. I w sumie łatwa jest to gra, tak mi się wydaje. Trzeba takie chujowe bronie. Ma aima. Jak ma aima? No, na shifcie miał aima. Co, twój gościu? No ten twój, co grałeś kiedyś. Jak ma aima? Nie rozumiem. No aima miał. To znaczy? Namierzało mu. Taki kwadracik się. No, właśnie, no to mówię, ale tak to chyba na prawym przycisku jest aim. No nie wiem. No na lewym to jest maszynka do zabijania, totalna. To chyba wszyscy powinni w jednym rogu się bronić. O, ja to wezmę, ja to wezmę! Dlaczego ja przez całą rundę strzelam z jebanego pistoleciku? Ale mam mało punktów. Jebaną jedną broń bym chociaż wziął, ja chcę ten... Nie, no dajcie mi coś jedną! Dostaw, to jest moje. Jedną jebaną broń, czy tak dużo wymagam? Czy jestem aż tak wymagający? Kurwa, zaraz ginę przez to moje poświęcenie. No Jezu! Co to jest? A, ktoś tu help? A, można ja ten... Umarłem. Ja biorę! Co daje Gravity Gun? A, już wiem jak on działa przecież. Poczekaj, gdzie tu jest amunicja? O, tu śmiesznie działa. Myślałem, że będę mógł podnosić rzeczy i nimi pierdolnąć ludzi. Ale widzę, że nie, chyba nie do końca. Ale Gravity Gun niszczy się. Boże, ta postać ma jakiś gówniany pistolet. Nie no, ma zwykły, wszyscy mają te gówniane pistoleciki. Na tamtej postaci mi się lepiej strzelało. O, no i mikrozawr oczywiście. Uff! To jeszcze apteczki tu są takie, co nie? Nie wiem. Będę ostatni teraz. A, tam będziesz ostatni. Ja będę ostatni, bo Bladeusz tak ma tutaj natury troszeczkę. Dobra, no i przegraliśmy. Gdzieś tu są zapisywane punkty, bo ja tak nie widzę. Trzeci jestem! Ła, w końcu! Ale patrz, ale powiem ci, że na zombie survival, na zombiach masakry dużo się zarabia, jak się jest pierwszym. Dobra, ja będę sobie teraz... Nie, tym byłem już. Nie, ja chcę zmienić, ja chcę być elektrykiem teraz. Nie, ja już nie mam elektryka. Proszę, zmień elektryka. No ja nie byłem już elektrykiem, ja będę doktorem. Medykiem nie chcę być. Ile tu dni mamy się bronić w ogóle na tej dzielni? Zapytaj się. Zapytać, ja nie wiem, no co, ja pierwszy raz to gram, nie? Ja w ogóle nie czytam, co oni na czacie piszą, co nie? Teraz nie sobie tak spojrzę. Dobra, mamy laserek śmierci. No i nie mogę, nie wiem, nie zastosowałem go w sumie. Boże, dlaczego nikogo nie zabijam? Nie ma nigdzie zombie! Idę sobie stąd, bo kurwa. Żadnych zombie nie ma, ja muszę zabijać zombie. Muszę zabijać zombie, żeby lepszą broń dostać. No bo jesteś... A, słaby jesteś, Josie. Go bądź. Jest! Coś mam nareszcie! Jeb! Zaskoczenia! Kończyło się! Nie! Umarłem! Ja za jednym hitem! Pomóżcie mi! Pomóżcie mi! Podbierzcie mnie! Musisz do mnie podbiec. Zaspałnujesz się niby. Kto to? O kurwa, zespawnowałem się bez niczego. Fuck, umarłem, już nie przeżyję. Nie no, już znowu, you are dead. Już nie odżyję. A wiesz, że mamy 2 życia. Help, help, help. 2 życia mamy. O, pierwszyłem. 5 dni! O, 6. dzień jest. Dobra, czyli w 1 dzień zginęliśmy. W 6. dniu może być jeszcze większa rzeź niż w tym pierwszym. Więc możemy zginąć jeszcze szybciej. Ogarnijmy się, ludzie. Jakaś niespodzianka teraz będzie. Aha. Boss. O, boss jest! Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie jest. Wow! Aaaa! Jeju, on jest ogromny! Strzelaj w niego z karabinków! Ja strzelaj z karabinków! Nie wiem, która postać to moja, wiesz? Ja cię kręcę, co zaraz pierdol! Przydałaby się lepsza broń, co nie? Szybko spierdalać! Spierdalamy! Spierdalamy stąd! O, poraziłem prądem! What? A, bo to ma takie... Kuj! Jeb! Skrobinku! Chodź, podejdź tu, pajączku. Co, spierdalasz? Teraz ci zaczęło się chcieć spierdalać? A to ja mam M4, naj. Ja też mam... Nie, ty masz M4, myślałem, że to ja mam! Ale oszustwo, nie wierzę. Zawsze to samo. Jak ja gram, zawsze te same problemy. Bo ja nie wiem. Zawsze te same problemy, że jak ktoś ma zapierdolić broń, to na pewno nie ja. Strzelać, zaraz padnie! Ja bo nie wiem, gdzie jestem. Ja w ogóle trafiam kogoś tutaj, tak się zastanawiam sobie. Szybko uciekajmy stąd! Nie wiem, gdzie mam celownik, kurczę. Ja zaraz ginę, czemu nie ma medykantów? To będzie gdzie jest. Ej, kto mnie wyleczy? Jestem chory! Jestem ranny, niech ktoś mnie wyleczy! No jest, you are dead, my friend. You are dead. Helikopter! Ja stąd spierdalam! O, dostałem achievement! Uff, ja też! Aragorn! Aragog! Aragog! Aragorn! Aragog! Aragog! I patrz, oczywiście... Nie, no nie wierzę! Jakiś Erdems miał... Jakim cudem można było zdobyć 5000 tutaj? Ja się pytam, ktoś mi może to wytłumaczyć? Halo, proszę cheater, was! Cheat! O, 6000 już prawie mam hajsów. Dobra, ale ogólnie to jest 15-minutowy odcinek, więc jeszcze będziemy jedną rundkę będziemy musieli w to zagrać. W sensie ja będę chciał jedną rundkę, bo z jednej rundki to odcinka nie wyjdzie, nie będzie fajnego, muszą być dwie. Elo, elo, dawaj drugą mapę, dawaj drugą mapę, dawaj drugą mapę. I nas znowu nie wrzuci, ten Boże. Takie pierdzielenie. Dobra, mam nadzieję, że nie wyrzuci nas, bo ostatnio nas wyrzuciło z game modu. Mam nadzieję, że tym razem będzie elegancko. No i teraz wypróbujemy drugą mapę Train Yard. I też będziemy musieli załatwić tu może bossa, nie wiadomo, zaraz się przekonamy. Będę miał najwięcej punktów, o co chodzi? Wirus? Nie naciskaj tego. To jest, czy ktoś się do wirusa... X-a nacisnę. A, X-a to możesz. A! I dołączamy się i czy będzie dołączy nas? Dołącz, 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 nie bądź taki, dołączaj. Wystarczy, że jedna osoba się dołączy i będzie ok. Dołączyłeś się? Nie, mam connection do serwer i 3 kropki. Dobra, ja się chyba dołączę. Dobra, ja się dołączam. Jakby cię wywaliło, to no, dołącz to się... się dołączę do ciebie. Tak, to dołącz się do mnie. Nie dołączyło mnie. To dołącz się teraz przez Steama. Dołącz do gry. I powinno cię dołączyć. No możemy dołączyć, nie wiem, zobaczę. Czekamy na rozgrywkę. Czekamy na rzeź. Dobrze, dołącza mnie. Dobra, ja sobie tymczasem pozwiedzam troszkę mapkę. Mapka wygląda dosyć ciekawie, ale czy będzie lepsza niż poprzednia? O, elektryka sobie wezmę, bo ostatnio nie miałem elektryka. A tym razem weźmiemy sobie elektryka, żeby zobaczyć jaki zajebisty jest elektryk. A ja też sobie zagram elektrykiem, aha, bo co? Ostatnio mi nie szło strasznie, bo wszystkich mi zabijałeś. Czemu ja nie mogę ruszyć się? A co chodzi? A, bo tu się nie można ruszać. Dobra, jak się co robi tym elektrykiem? No nie wiem, ja to nie wiem, nie? Skąd wiedzieć? No grałeś elektrykiem, to powinieneś wiedzieć. Tym się stawia, prawym się stawia, te gówno? O, jakieś działko się postawiło. Nawet nie wiedziałem. Ej, czy tu się ktoś został przejechany? Śmiesznie. No. Pociąg przejechał kogoś. Jeb. Dobra, gdzie te wszystkie zombie? Będziesz coś kupywał na promocji, czy nie? Co masz na myśli? A, to nie wiem, zależy od promocji. Gdzie są zombie? A, tu jest zombie, zombieka już nie ma. Mam katanę! Mam katanę! Katana jest dobra. Ej, ale gdzie są zombie? Ja chcę zombie siekać! Jeb! Zaskoczenia! Ej, a katana jest nieskończona, ma amunicję? Nie wiem. Jeb! Zajebiście! Jestem teraz w raju, prawdziwym raju. Którym się coś używało? Kurwa, gdzie te zombie są? Patrz, już koniec. I Al Pacino umarł. A ja jesteś pierwszy. Bo jestem najlepszy. Bo jesteś oszukistem, tak naprawdę. Nie jestem oszukistem, jestem najlepszy. Dobra, ale weźmiemy sobie elektryka. Elektrycy są chyba najlepsi, tak przynajmniej by wszystko na to wskazywało, ale czy to prawda? Nie wiadomo. W każdym razie tak pierwszych dwóch nikt nie chce wziąć, czyli są do dupy. Tak to się określa. No dobra, zaczynamy drugą rundę, też zaczynamy niestety teraz z pistolekiem. Tylko pistolek jest dobry, bo zabiłem wszystkich. A to jest inna mapa, czy mi się tylko zdaje? Ale względem pierwszej inna. No pomóż mu, pomóż mu. Ej, jak tu przejść przez tory? Normalnie, no przez tory. Ale zajebiście, to jest takie okienko strzelnicze. A masz zombie, umieraj. Chodź tu, kurwa. No i co? O nie, palący się zombie zakłady! Nie. Co tu się dzieje? O, to będzie zajebiste. O tak. Jeb, niespodzianka. Czemu ja wybuchłem? Nie wiem. Chodzi? Aha. Okej, wybuchłem, nie wiem czemu. I straciłem mojego... Ale zajebiście. Rewolwera mego straciłem. Al Pacino udaje, że nie żyje. Wcale nie gra. Kurwa, co to za gówno niezłe to jest? O, baseball. O, baseball jest też dobry. Aaaa! Zablokowali mnie! O, M4, nice. Uff, ale ledwo przeżyłem, jak dla mnie. Jak na mój ghost, ale taką siekę zrobiłem, że to się w głowie nie mieści. Naprawdę. Ja nie wiem, gdzie tu się poruszać mam. Ja stoję w jednym miejscu. I powiem ci, że taka rzeź, że ja pierdolę. Ale taka naprawdę, na wypasie. Jest! Chyba najlepszy byłem w tym odcinku. Jest, nareszcie. W tym dniu chyba. Uff, w tym dniu, 441, dużo się dostaje, jak się jest dobrym, to się dużo dostaje. Ten elektryk, muszę ci powiedzieć, Adzisławie, że jest taki, wiesz, taki spierdolnięcie. No jest dobry, tylko trzeba się dobrze ustawić, bo nie wiadomo gdzie oni skąd. No, właśnie, trzeba strategicznie się ustawić i wtedy wszystkie zombie wokół, bez litości żadnej. To jest właśnie to, to jest życie. Dobra, ja idę już na mój punkt kamperski. Czy też muzykę? Słyszę muzyka, co? Nie, nic, myślałem, że mi się coś odpaliło. Najgorzej jest na początku, kiedy kurwa jest tyle zombie, a ty nie masz broni. Ej, boomer jest. No boomery tu są. A co ty myślałeś? Ja się nie widziałem. W końcu to zombie. Zombie zawsze miało boomera. No to koniec. Jestem po prostu ten zombie za dużo, a jestem sam. A zapomniałem, że mogę postawić się jebaną wieżyczkę. Ale jestem głupi czasami. Spokojnie, wszystkich wyczyściłem. Ja zapomniałem, że tu wieżyczkę można jebaną postawić. Lol, umarłem. No widzisz, nie było tak, nie jest ale tak prosto. Aha, nie? No ale dlaczego? A ty? Jeb zombie, jeb, zaskoczenia. O granatnik. Zajebiste. Zostawiasz granatnik jak coś. Ja cały czas muszę bardzo szybko się tutaj, jako lektykowi, bardzo szybko się regenerują te rzeczy, co nie? Te pierdoły takie w sumie muszę przyznać. Co ty gadasz? Właśnie nie. Właśnie bardzo szybko się regenerują. No u mnie nie właśnie. Zabijam wszystkich z baseballa, bez litości, że tak powiem. Kurczę, ten shotgun to w ogóle nie strzela, jakiś dziwny. Właśnie mi się to działko nie chce podstawić wcale teraz. No musisz prawym przyciskiem, bo tam... Ty postawisz czy ja? Nie wiem. Bo tam masz użycie, co nie? Tam masz po... Jest! Kolejna runda przetrwana w tej rundzie. Muszę przyznać, że całkiem ładnie mi idzie. 383, ja zarobię fortunę na tym z masakry zombie. A ile dostać teraz? 400. No to nie tak dużo, bo ja 300. No, to 100 więcej, no 100 więcej. A, ty 300? No to faktycznie dziwne. Jak ty byłeś tak z tyłu? No ale dobra. Ja byłem z tyłu, trzeci byłem. No właśnie, mówię, trzeci już tak dobrze. No to faktycznie się ustawiłeś, Adzisławie. Tak nie ma co z tymi pieniędzmi robić, nie? Chyba wszystko wydam na kółku. Jeszcze zobaczę. Ja nie wiem właśnie co to jest za puszka, co daje te 10 punktów. No punkty chyba. O! To moje. No nie bierz dwóch rzeczy. No i po co wziąłeś dwie rzeczy? Nie, bo chciałem mieć broń białą. No, psiem żumarem już. No, i granatnik mi wzięła, dlaczego? Co za gówno! Prawie zginąłem, nie wierzę, ale dobra, zespałnię się jeszcze. Co za gówno, no po prostu strzelam z karabinku, który w ogóle nie zadaje obrażeń. No właśnie wiem, nie? No dobra, się zrespiłem, nikt mi nie pomógł, więc musiałem się zrespić. Gdzie to się stawia? Gdzie to masz? Kurde! Ale co? Elektrykę? A, no ja nie mogę teraz, dobra, postawiłem to działko jednak. Może niech ktoś z tych zombie wypadnie, ja mam pistolecik. Już chyba nic nie zrobię w tej rundzie, po prostu nie mam broni i strzelam z pistoletu początkowego. O, katana, nice. Zostaw mi jakąś broń, chociaż jakąś jedną. Czy to twoje działko, czy moje? Moje. Boże. Tu nie wiadomo gdzie iść, bo tu ich nie ma, tu są, Boże, w ogóle. Weź mi, zostawisz mi chociaż jedną broń, nie chcę przez całą rundę strzelać tylko z jednej broni. No nie, no przez całą rundę będę strzelać tylko z jednego gówna. No i mnie za... no tak. Kurczę, wolałbym z oczu, to znaczy z pierwszej osoby w to grać, bo tak to nic nie widać. No ale to o to chodzi w tym chyba trybie, co nie? Że grasz właśnie w ten sposób. Ale byś przynajmniej widział, co dalej jest, no nie? A tu nie wiadomo gdzie iść. Jakby się oznaczało, gdzie fala zombiaków czy coś. Naprawdę, słuchaj. Już koniec, tak szybko? Przecież ten dzień ledwo się zaczął i się już skończył. No i niestety 214 jak za czwarte miejsce to i tak dobrze. No ile? 214? No za ja czwarte 310. Miejsce 310 miałem. Dobra, zaczynamy ponownie. Czekaj, tu jest gdzieś, które to jest? Z których? Mapa, znaczy ten dzień? To jest dzień... piąty właśnie, bo wy w sumie nie widzicie dnia, bo ja wam zasłaniam kamerką, ale ogólnie to jest dzień piąty. Okej, a ile jest? 6. I potem jest walka z bossem. W 6 zawsze. Przyjdą do mnie czy nie? Nie przyjdą. Pociąg jedzie, uważaj! Ja tam po torach nie chodzę. Gdzie ja jestem? Zgubiłem się, a gdzieś tutaj. Co to za kręciołek? Jestem ciekaw jak go zrobić. Jak kręciołek, o co chodzi? No taki wiesz, to kręci się i zabija zombie. No to jest wieżyczka. Aha, taka inna po prostu. Nie, taka sama. A to losowo mi te wieżyczki, bo przecież wieżyczki strzelają. No ale też strzela i się kręci. A ja nie miałem kręcącej. Lol. Przecież ty też nie miałeś jak stawiałeś. Ja miałem, nie, no ja się... No! Jakim cudem zginąłem, przecież... Ty, ja też jakim cudem zginąłem, słuchaj, ja nie wiem o co chodzi. Strasznie, ej, wylecz mnie ktoś. Czy da radę? Da radę. Ja pierniczę. Tak zabierają teraz? Ej, straszne to było. Ja ledwo co i ten, od razu padłem. O Jezu, ty! On ci raz dotknie i ci te HP zabiera. Jaki z tego morał nie może ci dotknąć? To ja tam się nie daję teraz. I kto mnie zabił? Podnieś mnie ktoś! Nie, no nie wiesz jakim cudem kto mnie zabił? Ja też umarłem. Lol, dupa mnie zabiła, czemu on nie podnosi? Całe HP miałem, całe HP miałem. No niech podniesie resztę, co on wyrabia? No dziękuję bardzo. Podnieś mnie, podnieś mnie. Już, już. No i też nie wiem, od czego zginąłem teraz. Nie wiem, co się stało takiego, od czego ja zginąłem. A ty klikasz, czy to samo? No ja klikam. A co się klika, bo nie wiem. Lewy przycisk myszy. Wszystko klikam. No wejdź w nas, ziomek, co za idiota, czemu nie chce nas wyleczyć, no. Uff. Chodź tam wyżej, do ziomeczka tutaj. Nie, trzeba tu wieżyczkę postawiam. No to trudno, źle zrobiłeś. No razem to dobrze chyba. No ale ja nie będę po ciebie potem latać, no, jak ty będziesz tam umierać. Jezu! Wejdź we mnie. Broń biała to jest już do dupy, w takim razie. Piło mechaniczne miałem. Boże, przetrwałem! Udało się, ledwo, ja więcej, ledwo. Słuchaj, więcej leżałem na ziemi niż grałem, ale okej. No mało, ciężko było teraz, ale pykło, co nie? Ogólnie runda już naprawdę... I teraz będzie walka z bossem na Dzisławie, więc przygotuj się na coś naprawdę emocjonującego. Czy uda nam się pokonać bossa, czy też nie, to się za chwilę okaże. No, Adzisławie, skup się, musimy spiąć dupy. No to się ogarnie zaraz, zobaczymy coś. To jest incoming boss, oh shit. Czemu nie mogę strzelać? No bo czekam na bossa. O kurde, pająk! Uciekaj! Pajajo. I zombie do tego jeszcze. On się wielki, gigantyczny pająk! Chce nas pożreć! Wali stąd, spierdalamy stąd. Zombie, no ile można zombie żyć, no. Dobra, niby powinienem się zająć gigantycznym wielkim pająkiem, ale w sumie to zajmuje się zombie. O, proszę, pojemnik. Czemu te zombie nie mają żadnej broni? Dajcie mi jakąś broń. No ej, podnieś mnie, szybko podnieś mnie. A, nie podniosę cię, bo mnie goni gigantyczny pająk! Z drogi! Pomocy! Czy ktoś mi pomoże? Litości wielki, gigantyczny pająku, daj mi spokój! Katanę mam, na pewno mi się przyda. A, nie, zostaw mnie zombie, dajcie mi spokój! Dlaczego ja? Nie, błagam, pająku, co ja ci zrobiłem? No przestań! No podejdź do mnie tutaj. No poczekaj, nie widzę, że mam problemy egzystencjalne. No właśnie o to chodzi, tam ustawiłem. Gdzie ty jesteś? Ja nie widzę, gdzie ty jesteś. Dobra, już nigdzie. Uff. No dobra, strzelaj wieżyczką. Tak, jak ja mam ten. Wieżyczka chyba go nie widzi. Za mały jest. Nareszcie mam katanę. No nie wierzę, ty patrz. Pociąg mnie zabił jej nie. Podnieśmy szybko. Szybko. No i super. I po co mi teraz katana? Po co mi katana na wielkiego gigantycznego pająka? No właśnie, ja też nie wiem, bo milczeć ja miałem wcześniej. Dobra, ja muszę tu iść. Oni se zabijają zombie w tym czasie, co nie? Fajnie. Oni się zabijają zombie. No fajnie jest zabijać zombie, ale no w sumie... Ten, przyda, bo jakaś... Oj, płacz, jak ktoś sieka tego pająka. Patrz jak szybko schodziło życie z niego. Kurde... No ja i znowu umarłem, weź mnie podnieś, szybko. A on jeszcze żyje! Ja mam mało życia w sumie, jakiś medyk by się też przydał. Ale mam power, dobra, ja zapomniałem, że mam tego powera. Idę na zombie. No, pociąg mnie przyjechał! Podnieś mnie! Jest! Zabity! Uff! O, jak dużo punktów mam! Jak ja to zrobiłem? LOL? Jak ja załatwiłem tak? O, ja cię! Kiedy mi się to nabiło? Jak byłeś ostatni? Aha, bo ja zabiłem pająka, pewnie dlatego. A no może. Ej! Bladii załatwił pająka. Czy ty też możesz biegać teraz? Nie, dobra, już nie, mi się już przenosi. No i tak właśnie prezentował się tryb Zombie Massacre. Jak widzicie, Zombie Massacre jest naprawdę niezła. Tryb jest spoko nawet, można sobie zagrać. Jeszcze kilka map jest do wypróbowania, ale oczywiście to będziemy grać w swoim czasie. Na razie to byłoby na tyle, dziękuję za oglądanie. Elo, elo.